Po zrefaktoryzowaniu nasza aplikacja uruchamia się tak jak na samym początku, a struktura naszego projektu wygląda następująco. Główne elementy ładujące, czyli main module, znajduje się w głównym pakiecie. Następnie elementy, które sterują główną kanwą aplikacji, znajdują się w pakiecie MVC, a kolejne części aplikacji podzielone są w nowych pakietach. W górnej części mamy kontrolki oraz kontroler i widok odpowiedzialne za górne menu, za toolbara, za główną część aplikacji, za główne menu oraz dolną część. Główny entry point rejestruje wszystkie kontrolery, które mogą zostać użyte. Następnie inicjuje każde elementy z osobna, a następnie, jeżeli już zostały zainicjowane, wykonywane jest dodawanie aplikacji do głównego okna przeglądarki. Inicjowanie komponentów polega na tym, że przekazywane jest do każdego widoku zdarzenie, które inicjuje aplikację. Na przykład główna kanwa inicjuje specjalną kontrolkę, która nazywa się Main Wrapper. Następnie inicjowany jest na przykład widok menu. Będzie to top menu, który inicjuje kontrolkę i informuje za pomocą wykonywania zdarzenia, że została załadowana. Załadowanie tej kontrolki odbierane jest przez główny widok, który zainicjowaną kontrolkę dodaje w odpowiednie miejsce kanwy. I odbywa się to tak samo dla następnych elementów, dla następnych widoków. Aplikacja w takim razie posiada wiele niezależnych elementów, które jednak muszą się między sobą jakoś komunikować. Komunikują się one poprzez zdarzenia i każdy nie wie nic o sobie. Na obecną chwilę po kliknięciu na menu nie otwiera nam się żadna zakładka. W trakcie refaktoryzacji ta funkcjonalność została niestety wycofana, ale tylko na chwilę. Zdarzenie, które obsługuje otwieranie nowej zakładki, poprzednio na obiekcie Main Tab Panel tworzyło bezpośrednio zakładkę. Main Tab Panel był przekazany przez konstruktor, był strzyknięty przez niego, a następnie przechowywany w komponencie Feed Menu. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ uniemożliwia testowanie aplikacji. Dzięki temu, że ten komponent nie wie nic na temat pozostałych komponentów, mamy możliwość odizolowania tej kontrolki. Aby przekazać zdarzenie, aby wywołać zdarzenie, tak jak w poprzednim screencastie, należy zrobić to przez dispatchera, który wywołuje zdarzenie. Jedną z możliwych metod, podając zdarzenie,
które przechowywujemy w klasie AppEvents i będzie to zdarzenie onTabOpen. Przekażemy jako dodatkowy parametr obiekt feed, aby komponent, który zareaguje na to zdarzenie, wiedział, jaką zakładkę ma otworzyć. Stworzymy nowe zdarzenie. Które w tym momencie zostało uruchomione. Resztą zajmą się inne komponenty. Po pierwsze, musimy to zdarzenie odebrać kontrolerem tego elementu. Odbieramy to kontrolerem MainTabPanelController, w którym musimy zarejestrować to zdarzenie. To zdarzenie następnie będzie przekazane do widoku, w którym tą zakładkę otworzymy. Dodamy obsługę OnTabOpen. A następnie przekażemy szczegóły tego zdarzenia do tej metody. Metoda ta na widoku, na kontrolce tego widoku, wykona metodę createTab, do której należy przesłać kanał. Kanał ten będzie przesłany przez zdarzenie. Należy pobrać ten obiekt, a następnie rzutować go. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, czy to zadziała. Jak widać, zadziałało. Dobrą praktyką jest, aby wywoływanie zdarzenia nie odbywało się bezpośrednio w kontrolce, tylko w samym widoku. Przejdźmy ponownie do feed menu, w którym wywoływane jest to zdarzenie. Dobrze jest, aby feed menu mogło być ponownie użyte, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jeżeli wywołujemy to zdarzenie w środku tej kontrolki, nie jest możliwe ponowne użycie tej kontrolki. Tak naprawdę w trakcie inicjalizacji całego widoku oraz tej kontrolki należałoby zarejestrować to zdarzenie tak naprawdę w samym widoku. Także widok, który bezpośrednio zarządza feed menu, w trakcie inicjalizacji musi mieć możliwość pobrania przede wszystkim komponentu, podkomponentu, do którego może dodać zdarzenie. Stwórzmy zdarzenie, dzięki któremu drzewo to będzie osiągalne z poziomu widoku. W związku z tym musimy przenieść obiekt tree do właściwości, a następnie stworzyć na
przykład getter dla takiej właściwości. Ponieważ menu panel jest złożony, musimy oddelegować tworzenie tego drzewa. Za pomocą kolejnego gettera delegujemy get obiekt tree aż do menu panel. W tym momencie w widoku menu panel view możemy za pomocą metody get tree pobrać sobie drzewo. Po pobraniu drzewa do jego selection modelu dodajemy listenera, który następnie będzie wywoływał dispatchera. W tym momencie zdarzenie to nie jest już obsługiwane wewnątrz feed menu, tylko przez sam widok. Przez przypadek zostało skasowane zdarzenie dodające drzewo. Jak widzisz, zdarzenie to działa. Podsumowując, w feed menu, jeżeli chcemy, żeby było wykorzystywane również przez inne komponenty, wówczas zdarzenia, które chcemy, aby komunikowały się z innymi elementami aplikacji, z innymi widokami kontrolerami, wówczas listenery prawidłowo jest zainicjować poza tą kontrolką w widoku bądź nawet i kontrolerze tego zestawu kontroler widok. Wzorzec MVC nie jest jedynym wzorcem projektowania aplikacji z podziałem na warstwy. Tak naprawdę istnieje jeszcze szereg innych, natomiast zalecanym wzorcem przez twórców GWT jest MVP. W odróżnieniu od MVC bardziej on uniezależnia model od widoku i większą rolę kluczem do odseparowania tych dwóch elementów jest presenter. MVP, bo tak naprawdę o nim mowa, czyli model Viewer Presenter, jest wzorcem projektowym, który od wersji 2.0 biblioteki GWT jest zalecanym wzorcem tworzenia aplikacji. Dzięki zastosowaniu tego wzorca, w odróżnieniu od wzorca MVC, aplikacja staje się bardziej testowalna. Chodzi tutaj głównie o to, że widok jest praktycznie odseparowany od modelu, nie posiada żadnych obserwatorów. Jedynie dostęp do widoku ma prezenter. W związku z tym możliwe jest zupełne wyłączenie wszystkiego tego, co się znajduje pod widokiem i wykonywanie na nim testów jednostkowych. Jeżeli chcemy testować aplikację, która jest stworzona na bazie MVC,
wówczas musimy to robić za pomocą testów integracyjnych, które są zdecydowanie wolniejsze. A kluczem do przyspieszenia tworzenia aplikacji wysokich jakości jest również i prędkość testowania, co testy jednostkowe umożliwiają. Struktura projektu MVP wygląda bardzo podobnie jak w przypadku MVC. Składa się z modelu, widoku i prezentera. Model jest to odpowiednik z MVC i jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki biznesowej. Z kolei widok jest to, tworzy interfejs użytkownika, który z kolei może wykonywać jedynie operacje na prezenterze. Sam prezenter jest to odpowiednik kontrolera z MVC, natomiast posiada wiedzę oraz znajomość relacji komponentów GUI wraz z logiką. Praktycznie cała logika powinna być zawarta w prezenterze. Prezenter posiada jeszcze dodatkową jedną funkcję, którą musi pełnić. Mianowicie pozwala mapowanie poszczególnych akcji użytkownika na zmianę w modelu i widoku. Popularnymi implementacjami tutaj MVP są przede wszystkim Activities and Places, GWT Platform oraz MVP4G. Domyślną implementacją, która dostarczana jest wraz z Google Web Toolkit, jest Activities and Places. Niestety ze względu na bardzo rozbudowany charakter tej implementacji bardzo dużo na popularności zyskują właśnie takie frameworki jak GWT Platform czy MVP4G. Oprócz podstawowych funkcjonalności, które konfigurowane są za pomocą adnotacji i które pozwalają na zredukowanie ogromnej ilości kodu, dostarczają również integrację z innymi bibliotekami, takimi jak Gin, wspomagają obsługę historii, czy pozwalają na modularyzację samej aplikacji.